czasy przyszły takie, że inwestowanie w zabytkowe pojazdy stało się dobrym interesem. Ale taki samochód, który powinien pojawić się kiedyś tam, może na jakichś aukcjach, czy na giełdach takich, jak na przykład ta, na której się znajdujemy, powinien być zrobiony profesjonalnie, w 100% oryginalny. Do tego wszystkiego pojawiają się elementy, których już nie da się kupić. Są to normalne problemy. Samochody mają czasami po 70-80 lat i nie ma takiej szansy, żeby ta część była, a jeżeli już nawet jest, to jest w stanie agonalnym. Goły samochód, tak jak ten Mercedes obok nas, jest samochodem, który już wygląda dobrze, ale brakuje mu paru rzeczy. Artur, skąd wpadł pomysł na to, żeby stworzyć firmę, która elementy właśnie do takich samochodów naprawia bądź produkuje? To wymusił rynek, który 15-17 lat temu zaczął się pojawiać w ogóle i chęć otworzenia firmy i przejścia na nowe możliwości, tak? To spowodowało wymuszenie wejścia w rynek samochodowy, a poza tym brak firm, które się tym zajmowały profesjonalnie, tak? Widzisz, ale podejrzewam, że część Twojej produkcji, część Twoich usług wędruje także na zachód. Tamten rynek powstał trochę wcześniej, rynek zabytkowych wozów. Tak, a niemiecki rynek był pierwszym rynkiem takim bardzo poważnym, który zainteresował się naszymi wyrobami i możliwością rekonstrukcji tych wszystkich chromów, które potrzebne były do tych aut zabytkowych, tak? Ale widzisz, cieszy mnie bardzo to, że Polska zaczyna się robić też krajem, w którym ludzie zaczynają szukać takich samochodów, restaurować je. I ten rynek niemiecki, oczywiście bardzo silny pewnie nadal, powolutku zaczyna też przypominać troszeczkę rynek polski. Czy widzisz duży postęp w zainteresowaniu Polaków restauracją zabytkowych wozów? Tak, jest to bardzo duży postęp. W przeciągu moich 15 lat funkcjonowania firmy, można powiedzieć, że ostatnie 6-7 lat wzrost można porównać o 100%, tak? Zwiększył się, jeśli chodzi o zapotrzebowanie chromów na polskim rynku. No i tutaj przechodzimy do kwestii chromów, bo mówi się często, że pochromowanie części, to albo przynoszę jakiś stary kawałek błotnika, zderzaka, czegokolwiek, atrapy i no, wystarczy go tylko wrzucić do odpowiednich wanien, odpuścić to, co na nim było, położyć na nowo. Często te części pojawiają się w stanie agonalnym, nie ma fragmentów, są wyrdzewiałe. Czy to jest stadium, w którym ta część już nie da uratować? Nie. Jest wszystko praktycznie do odrestaurowania i do odnowienia. Stereotyp jest taki, że jeżeli są dziury, to ludzie to wyrzucają. Nie. Jest możliwość tego naprawy w 100%. Lub skopiowanie elementów poprzez odlanie to z mosiądz lub aluminium i w ten sposób można odrestaurować dany element. Ale wszystkie elementy metalowe, mosiężne, aluminiowe można naprawić w 100%. Jest to możliwe. Niektóre elementy wykonane były z czegoś, co nawet nie chcę tego nazywać. Po niemiecku się nazywało to bardzo nieładnie. Znal. Dokładnie. Cynku i aluminium. Klamki, pewne elementy tak. Dostają specyficznej mory, takiej jakby pryszczy. To jest do uratowania u Ciebie? Tak, jest do uratowania. Byłem jednym z pierwszych firm w Polsce w ogóle, która zaczęła się, że tak powiem, profesjonalnie bawić 15 lat temu w odnawianie tych znalowych elementów i ratowanie tego. Także mamy technologię, starą technologię, która z lat 30., 40. I do dnia dzisiejszego ją stosujemy. Wspomniałeś o częściach, które można dorobić. Są elementy, których po prostu nie da się kupić. Nie wiem, od chociażby mocowanie stacyjki, od chociażby obejma, która trzyma, nie wiem, alternator, cokolwiek, czy tam starą prądnicę. Tego już po prostu nie ma. Czy Ty też jesteś w stanie wykonać takie części? Jak najbardziej tak. Mamy w zanadrzu swoich fachowców, którzy mają 60-70 lat, są fanami tych starych samochodów i mają bardzo duży potencjał w swoich rękach, są artystami w swojej branży i na podstawie zdjęć, dokumentacji lub fragmentu starego elementu dorabiają nam nowe części. No dobrze, ale jak już dorobią taką część, a wiadomo, że to jest dość poszukiwane, czy ten model, który później może posłużyć do kolejnego odlewu, odkładasz gdzieś na półkę i czekasz na kolejne zamówienie, czy po prostu zapominasz o tym? Zapominam o tym. To są jednostkowe rzeczy, których nie warto czasami trzymać, bo są dwa lub trzy samochody na rynku. Robimy tylko dwa, trzy elementy i to zostaje, leży. Nie trzeba już więcej. Może by czas, żeby taką giełdę tych elementów stworzyć gdzieś w internecie dla ludzi, którzy gdzieś tam w Stanach, nie wiem, w Afryce czy gdziekolwiek mają taki samochód. Nawet nie wiedzą, że w Poznaniu, w Polsce, w bardzo pięknym mieście, można taką część znaleźć.
Problem polega na tym, że w Polsce nie mamy profesjonalnej giełdy części samochodowych, tak jak to jest w Niemczech, że są 2-3-krotnie w roku Wietyrama, coś takiego. I to jest problem. Mamy jakieś tam motobazary w Polsce, ale to są typowo na motocykle takie rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o stare samochody, nie ma tego i to jest bardzo duży problem i brak tego w Polsce. Czekam z niecierpliwością, kto się odważy, żeby coś pierwszego takiego w Polsce stworzyć. To może sam to zrób. Są pomysły na to. Dobrze, jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna specjalność Twojej firmy. Każdy wie, jak to jest, kiedy się jedzie zabytkowym autem i wszystko świszczy dookoła, wiatr hula po samochodzie, mimo że drzwi i okna są zamknięte. To uszczelki. Uszczelki dość nietypowe, uszczelki, które spróchniały, nie ma ich. Czy u Ciebie też można zrobić coś takiego? Tak, dorabiamy również uszczelki. Wystarczy nam fragment wycięty z starej uszczelki, przesyłając to do nas. Dorabiamy na podstawie tego oryginalnej uszczelki. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Tutaj pojawia się adres i telefon. Dzwońcie, zgłaszajcie się. Naprawdę mogą pomóc w wielu rzeczach, bo od razu powiem, samochód, który zrobicie, mimo że włożycie w niego maksymalnie dużo pracy, wyprowadzicie genialnie lakier, wszystko będzie wyglądało idealnie, bez tych elementów, o których rozmawialiśmy, nadal jest wrakiem, bo będzie wyglądał jak zapuszczone auto. Dobre chromy, dobrych parę elementów wykończeniowych, dobre uszczelki. To jest podstawa tego, żeby samochód odrestaurowany naprawdę nabrał klasy. Jeszcze na koniec jedno drobne pytanie. Oglądamy czasami amerykańskie programy, w których pan bierze element chromowany, wychodzi i już za pół godziny wraca z pochromowanym. Bzdura? Bzdura. Wiedziałem. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia.